Drugi raz, jak mam przyjemność być w Łodzi podczas uroczystości wręczania certyfikatów wybranym kandydatom przyjaznym rodzinie. Otóż, proszę Państwa, sama akcja Rodzina ma głosy, tak jak to mówi tutaj, jak to jest napisane na tym Blade Ramie, wzięła się stąd, iż uznaliśmy, że rodzina, która jest podstawową jednostką, instytucją budującą każdą społeczność lokalną, jest mało reprezentowana, nie jest w centrum polityki i uwagi wielu władz samorządowych. Dlatego chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że polityki w naszym najbliższym otoczeniu, czyli samorządu, powinny być skoncentrowane i przede wszystkim uwzględniać potrzeby rodziny. Rodziny rozumiane wielowymiarowo, nie tylko jej potrzeby materialne, co jest bardzo ważne i tutaj w najmniejszym stopniu poprzez bezpośrednią pomoc materialną, a bardziej przez stworzenie warunków do tego, żeby dorośli członkowie rodzin byli w stanie samodzielnie zapracować na jej utrzymanie, szczególnie w tym sektorze, który jest głównym pracodawcą w Polsce, czyli w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ale również potrzeby intelektualne i kulturowe rodziny świadczone przez szkoły, dla których samorząd jest przecież głównym organem prowadzącym, czy instytucje kultury, takie jak domy czy biblioteki. Zatem całość aktywności i polityk samorządowych powinna w bardzo istotny sposób uwzględniać potrzeby rodzin. Decydując się na tą formułę kampanii, chcemy zwrócić uwagę, czy po pierwsze chcemy zachęcić do tego, aby rodziny, czyli ci członkowie rodzin, którzy posiadają prawa polityczne, czynne prawo wyborcze w tym wypadku, że chcieli wziąć udział w wyborach, tak? Bo jeżeli nie oni będą wybierali, to za nich wybiorą inni. Po drugie, żeby biorąc udział w wyborach dokonywali wyborów świadomych, czyli nie głosowali na listy czy na anonimowe punkty na tych listach, czy pozycje na tych listach, tylko na konkretnych ludzi, na Kowalskiego, Malinowskiego, Nowaka, na tych, których znają, których wysoko cenią i do których mają zaufanie. Bo w tej hierarchii kompetencji i pożądanych cech przez kandydata do funkcji publicznej, pierwszą, na którą wskazują mi politolodzy, socjologowie, ale również praktycy życia publicznego, jest moralność, wysoka moralność. Ci, którzy będą moralni i będą tym imperatywem się kierowali w działaniu, będą podejmowali słuszne i mądre działania i będziemy mogli być spokojni o efekt ich misji publicznej. Drugą cechą właściwą dla kandydata do sprawowania funkcji publicznej jest kompetencja. Zarówno wójt, burmistrz, prezydent, jak i radny podejmuje wiele decyzji, prawda, decyzji mających konkretny wymiar prawny, finansowy, gospodarczy, niosących za sobą określone skutki dla społeczności lokalnej. Zatem powinien wiedzieć, powinien umieć zrozumieć, jaka jest treść decyzji i kierować się kompetencją własną lub jeżeli świadomie definiuje, że wykracza obszar decyzji poza jego kompetencje, kierować się opiniami tych, do których ma zaufanie i których uważa za fachowców w tym temacie, który ma być przedmiotem decyzji. I trzecią cechą jest cecha zaufania. Chcielibyśmy, aby byli wybierani tacy ludzie, do których mamy zaufanie. Zaufanie rozumiane jako stan, w którym gotowi jesteśmy powierzyć opiekę nad dziećmi tym ludziom, czy gotowi bylibyśmy powierzyć opiekę nad dziećmi tym ludziom, czy też pożyczyć pieniądze i nie bać się o ich zwrot. Ponieważ jeżeli takie cechy dostrzeżemy u naszych kandydatów, to spokojnie będziemy mogli myśleć o tym, w jaki sposób będą wypełniali swój mandat, podejmując ważne dla nas decyzje, zarządzając naszymi wspólnymi pieniędzmi, bo warto przypomnieć, że samorząd ma tylko takie pieniądze, które pobierze pośrednio lub bezpośrednio od podatników i wreszcie będą racjonalnie i mądrze zarządzali naszym wspólnym majątkiem, tak aby zgodnie z generalnym imperatywem polityki arystotelesowskiej działać na rzecz dobra wspólnego. Mamy nadzieję, że ta kampania, o której tutaj mówił pan Michał, która w skali kraju ma wymiar blisko 1000 kandydatów, którzy uzyskali lub lada moment uzyskają certyfikat kandydata przyjaznego rodzinie, pobudzi do aktywności, tak jak już mówiliśmy, rodziny, a władzom samorządowym da impuls do tego, aby sprawy rodziny, tak szeroko rozumiane, jakie tutaj krótko nakreśliłem, postawić w centrum wszystkich polityk.
Mamy nadzieję, że Państwo, którzy za chwilę otrzymają ten certyfikat, będą mieli szansę powiedzieć swoim wyborcom i są właśnie tymi, którzy przez środowiska lokalne, kierowane w tym wypadku przez kapitułę województwa łódzkiego, uzyskali ten certyfikat i ten certyfikat pomoże Wam odnieść sukces, czego wszystkim Państwu gorąco życzę.